Najwięcej i najczęściej wyjeżdżali strażacy z Poznania i okolic, ponad 30 zdarzeń, oraz strażacy z Szamotu, też około 30 zdarzeń. Na szczęście te zdarzenia były niegroźne, głównie dotyczyły powalonych drzew, złamanych gałęzi. W 5 przypadkach interweniowaliśmy przy uszkodzonych dachach. Najwięcej takich zdarzeń było w powiecie kaliskim, bo aż 3. Na szczęście, można powiedzieć, w tych wszystkich zdarzeniach nikt nie ucierpiał. Przede wszystkim słuchamy ostrzeżeń Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, które są również podawane przez środki masowego przekazu, bo to właśnie te ostrzeżenia powinny decydować o tym, w jaki sposób spędzimy ten czas, na który zostały właśnie wydane te ostrzeżenia. No i przede wszystkim noga z gazu. Nigdy nie wiemy, czy za zakrętem nie leży jakaś gałąź, nie leży drzewo, i to również dotyczy dnia następnego. Teraz mamy wszystkie zdarzenia usunięte, ale mogą się jeszcze zdarzyć takie zgłoszenia, gdzie zdarzenia czy miejsca, gdzie jeszcze nikt nie zaobserwował tego zagrożenia, i one mogą pojedyncze jakieś takie zdarzenia do nas wpływać. Dlatego ostrożność, ostrożność, jeszcze raz ostrożność. Uważajmy na drzewa, uważajmy na wszelkiego rodzaju reklamy, billboardy wielkopowierzchniowe. Mamy w tym momencie okres kampanii wyborczej, więc tych plakatów, tych billboardów mamy trochę więcej. Tego typu elementy stanowią, można powiedzieć, żagiel i stanowią też jakieś zagrożenie, więc staramy się unikać okolicy tych miejsc. Natomiast jeżeli widzimy jakieś zagrożenie, widzimy jakiś obluzowany plakat, jakieś obluzowane dachówki, jakieś elementy, które wystają gdzieś z balkonów na parapetach, telefon do straży pożarnej i to zdarzenie będzie usunięte.